Istnieje bardzo wiele różnych czynników, które mogą narażać nasze zdrowie na szwank. Wśród nich są bakterie, wirusy, grzyby czy robaki pasożytnicze. Wszystkie czynniki chorobotwórcze, które zagrażają naszemu organizmowi, nazywamy patogenami. Patogen to nic innego jak właśnie czynnik chorobotwórczy, ale to nie koniec historii, bo oprócz tego, co znajduje się na zewnątrz naszego organizmu albo co jest dla naszego organizmu obce, jest też szereg procesów i czynników, które wewnątrz naszego organizmu mogą powodować bardzo poważne choroby. Dobrym przykładem są tutaj nowotwory. Powstawanie komórek nowotworowych jest zagrożeniem, które płynie z wewnątrz naszego organizmu. I żeby bronić nas przed tymi wszystkimi zagrożeniami, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz naszego organizmu, posiadamy tak zwaną odporność. Na naszą odporność składa się szereg systemów i czynników. Zacznijmy może od tego, że nasz organizm posiada wiele barier chroniących nas przed tym, żeby z zewnątrz wtargnęły do naszego ciała jakieś patogeny. Po pierwsze, nasza skóra jest dosyć twardą barierą, która jest ciężka do przeniknięcia dla bardzo wielu mikroorganizmów. Ma także trochę bardziej kwaśny odczyn, co sprawia, że niektórym drobnoustrojom ciężko by było się na niej rozwinąć. Poza tym nasz naskórek ma tendencję do częstego złuszczania się i dzięki temu po prostu ciężko jest naszą skórę skolonizować, dlatego że komórki, którymi jest pokryta na zewnątrz, nasz naskórek ulega częstemu złuszczeniu. Także wewnątrz naszego organizmu, na przykład w naszym gardle, w naszych płucach, mamy błony śluzowe, które są ciężkie do przeniknięcia przez mikroorganizmy. Znasz na pewno także to, że kiedy jesteś zainfekowany przez jakąś bakterię bądź wirusa, która zaatakowała twój układ oddechowy, to twój organizm stara się pozbyć tych mikroorganizmów, które są dla niego szkodliwe, przez to, że wydziela bardzo dużo kataru. Także nasze błony śluzowe są ciężkie do przeniknięcia. Na przykład, kiedy coś wpadnie ci do oka, to oko zaczyna łzawić i to także ma na celu to, żeby pozbyć się tego potencjalnie szkodliwego czynnika. No ale to są wszystko sposoby na to, żeby trzymać od nas z dala zagrożenie. Niemniej jednak, bardzo często zdarza się, że takie zagrożenie, na przykład w postaci bakterii, znajdzie się już w naszym organizmie. Wspominałam ci już też, że jest szereg czynników, które w środku naszego organizmu są szkodliwe i wtedy właśnie wchodzi do gry układ immunologiczny, którego alternatywną nazwą jest układ odpornościowy. Bardzo ważną grupą komórek, które odpowiedzialne są za naszą odporność, są tak zwane leukocyty. Ich inna nazwa to białe komórki krwi albo białe krwinki. Tutaj widzisz zdjęcie z mikroskopu elektronowego, gdzie wśród wyglądających jak bułeczka erytrocytów masz białe krwinki i one zostały zaznaczone tymi niebieskimi kółkami. Leukocyty są strasznie zróżnicowane, są wśród nich komórki większe, mniejsze, takie, które mają bardzo zróżnicowane funkcje i o tym będziemy mówić za chwilę, ale na początek powiem ci, że u zdrowego, dorosłego człowieka mamy od 4 do 10 miliardów takich krwinek, to jest mniej. Zdecydowanie mniej niż krwinek czerwonych, ale to wciąż imponująca liczba. Ale z drugiej strony, jeżeli wziąć pod uwagę całą masę krwi, jaką posiadamy, to znaczy po prostu jej wagę, to leukocyty będą stanowić około 1% całej tej masy. Leukocyty, które są komórkami odpowiedzialnymi za naszą odporność, są nie tylko naszym wojskiem, które ma nas chronić przed inwazjami z zewnątrz, ale wiesz już, że są też taką naszą wewnętrzną strażą, która ma nas chronić przed tym, co dzieje się z naszymi własnymi komórkami nie w porządku. I w pierwszej kolejności, kiedy powiedziałam ci, że są to komórki krwi, to może się wydawać, że one tylko pływają w naszej krwi, to znaczy znajdują się w naszych naczyniach krwionośnych. Tak nie jest. Po pierwsze, nasze leukocyty znajdują się w szeregu innych miejsc w naszym organizmie, takich jak na przykład węzły chłonne, gdzie jest ich bardzo dużo, albo gdzie dojrzewają, w takich narządach jak grasica, czy na przykład śledziona, ale co najważniejsze, znajdują się one przede wszystkim wszędzie tam, gdzie są nasze komórki, czyli innymi słowy, w całym naszym organizmie. To są komórki, wiele z nich, które potrafią pełzać wewnątrz naszych tkanek i przemieszczać się nie tylko z krwią, ale także wewnątrz naszego ciała do tego miejsca, które jest w jakiś sposób zagrożone. A wiele z nich po prostu tam sobie rezyduje, czyli przebywa. W każdym miejscu w naszym organizmie znaleźć możemy jakieś rodzaje leukocytów. Z racji, że leukocyty są komórkami krwi, chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się na chwilę temu,
w jaki sposób wygląda hematopoeza. Hematopoeza to fachowy termin na powstawanie komórek krwi. Ten schemat może się na pierwszy rzut oka wydawać dosyć skomplikowany i nie pokazuję Ci go po to, żebyś znał wszystkie kolejne etapy powstawania komórek krwi, ale w dwóch celach. Pierwszy jest taki, żeby uświadomić Ci, że właściwie wszystkie nasze komórki krwi pochodzą od jednego rodzaju tak zwanych komórek prekursorowych i dopiero na kolejnych etapach coraz bardziej się specjalizują i coraz bardziej się przekształcają. Ważne, żebyś wiedział, że pierwotna hematopoeza, czyli powstawanie komórek krwi, ma miejsce w szpiku kostnym i z tego powodu szpik kostny jest niesłychanie ważnym organem naszego ciała. Czyli po pierwsze, dobrze jest wiedzieć, że komórki krwi nie powstają od razu jako gotowe, ostateczne komórki, takie jakimi są na ostatnim etapie, w którym już są bardzo wyspecjalizowane, tylko że przechodzą kolejne stadia, co pokazuje ten schemat i tak bardzo, bardzo uproszczony. A po drugie, dobrze wiedzieć, że leukocyty, mimo że dojrzewają w bardzo różnych organach, na przykład w grasicy, śledzionie, węzłach chłonnych, to swój początek jako komórki krwi biorą właśnie ze szpiku kostnego. No i ostatnim powodem, dla którego pokazuję Ci ten schemat, jest, żeby przedstawić Ci taki tradycyjny podział leukocytów na granulocyty i agranulocyty. Zapiszmy może tę nazwę: granulocyty i agranulocyty. Jak sama nazwa wskazuje, granulocyty to takie leukocyty, które w swoim ciele komórki, w swojej cytoplazmie mają różnego rodzaju granule, ziarnistości, a agranulocyty to takie, które takich ziarnistości nie mają. Najbardziej charakterystycznymi agranulocytami są widoczne tutaj limfocyty, natomiast do granulocytów należą komórki, które widzimy tutaj, bazofile, neutrofile, eozynofile, monocyty, z których później powstają makrofagi, strasznie ważne w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Także komórki dendrytyczne posiadają w sobie ziarnistości. To tak naprawdę jest podział ukuty na kanwie tego, co widać pod mikroskopem. Biolodzy często nazywają po prostu to, co widzą, albo co są w stanie za pomocą metod, którymi się posługują, spostrzec. I te komórki, które mają ziarnistości, nazwali granulocytami, a te, które nie mają, nazwali agranulocytami. To nie jest jakiś strasznie ważny i sztywny podział, ale dobrze jest znać te pojęcia i wiedzieć, że właśnie najbardziej znanymi agranulocytami są limfocyty, a do granulocytów zaliczamy takie komórki, które mają ważny udział w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. No i może, kiedy już będzie mowa o tej pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, to wspomnimy o pierwszym rodzaju odporności, która jest w tytule naszego dzisiejszego filmu, odporności wrodzonej, nazywana jest też czasem właśnie pierwotną. Jeszcze inna jej nazwa to odporność nieswoista. To jest tak naprawdę pierwszy front odporności, która ma miejsce wtedy, kiedy jakiś czynnik patogenny wnika do naszego ciała. Nie będziemy teraz szczegółowo omawiać tego, w jaki sposób ona działa, wspomnimy tylko o kilku najważniejszych sprawach. Po pierwsze, jest to odporność, która jest nieswoista. Co to znaczy? To znaczy, że komórkom i innym aktorom biorącym udział w tej odpowiedzi jest kompletnie bez różnicy, jaka to jest bakteria, wirus, grzyb czy cokolwiek innego. Po prostu w tym typie odporności atakowane jest wszystko, co uznawane jest za szkodliwe albo nawet potencjalnie szkodliwe dla naszego organizmu. No i ten typ odpowiedzi immunologicznej to jest znacznie starszy wynalazek ewolucyjny niż odpowiedź swoista, o której będziemy mówili za chwilę. To jest taki typ odpowiedzi immunologicznej, który występuje właściwie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Tak więc jest bardzo powszechny w świecie organizmów żywych. No i co się właściwie dzieje w tej odporności wrodzonej, w tym pierwszym rzucie odporności, która aktywowana jest w momencie, kiedy do naszego organizmu wnika patogen? Po pierwsze, wszczynany jest alarm w organizmie. Częścią tego alarmu jest znany nam dobrze stan zapalny, który objawia się tym, że na przykład kiedy go mamy w kończynie, to wszystko puchnie, staje się bolesne i spęczniałe. Stan zapalny ma na celu dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze,
ma sprawić, żeby to, co wniknęło do naszego organizmu, nie poszło dalej, to znaczy ograniczyć rozprzestrzenianie się tego patogenu, a po drugie ściągnąć w miejsce, które jest zagrożone, wszystkie możliwe komórki, które będą walczyć z tym zagrożeniem. O stanie zapalnym powiemy sobie dokładniej w ogóle oddzielnym filmie, więc nie będę o tym w tej chwili mówić więcej. Ten alarm, o którym mówię, ma także na celu zaktywowanie innych komórek, które odpowiedzialne będą między innymi za swoistą odpowiedź immunologiczną, o której będziemy mówić za chwilę. Chodzi po prostu o to, że komórki, które biorą udział w tej odpowiedzi wrodzonej, wołają niejako wszystkie inne komórki do tego, żeby walczyć z zagrożeniem przeznaczone, wydzielając odpowiednie czynniki chemiczne. Takie zwoływanie komórek, a właściwie podążanie za określonymi czynnikami chemicznymi nazywamy hemokinezą, czyli w prostym przetłumaczeniu ruchem w stronę czynnika chemicznego. Ale może na tym poprzestańmy. Tak więc pierwszą bardzo ważną funkcją tej odpowiedzi wrodzonej, tej pierwotnej odporności jest to, żeby zatrzymać zagrożenie i wszcząć alarm w organizmie, tak żeby uruchomić wszystkie mechanizmy, które mogą być uruchomione w celu obrony organizmu przed tym, co do niego wniknęło albo co stanowi dla niego zagrożenie. Drugą bardzo ważną kwestią w odpowiedzi wrodzonej są tak zwane fagocyty. To są takie komórki, które mają zdolność do tego, żeby pochłaniać, po prostu wchłaniać do siebie, do środka ten patogen, który nam zagraża, na przykład bakterie albo wirusa. Te komórki, które tutaj wymieniam, to oczywiście absolutnie nie są wszystkie fagocyty. W ogóle bardzo dużo komórek w naszym organizmie ma zdolność do fagocytozy. Ale tutaj mówimy o takich komórkach, które są do tego super przystosowane i których główną funkcją jest właśnie to, żeby pochłaniać zagrożenia, pochłaniać patogeny. Najbardziej znanymi takimi komórkami są makrofagi. Tutaj widzisz takiego makrofaga, który wyciąga swoją cytoplazmę bardzo, bardzo w obydwie strony, robi z niej takie łapki po to, żeby pochwycić patogen, który widzisz tutaj i po prostu wchłonąć go do środka. O fagocytach będziemy również mieli oddzielny film, więc nie skupiam się na tym, jak ten proces wygląda. Również do fagocytów, czyli do komórek, które mają zdolność fagocytozy, należą komórki dendrytyczne, które nie mają właściwie nic wspólnego z komórkami układu nerwowego, w których występują dendryty, tylko dlatego, że są takie drzewowate, rozczapierzone, to dlatego się nazywają dendrytyczne. Ich główną funkcją jest coś, co będziemy nazywali prezentowaniem antygenu. Nie skupiam się na tym teraz, ale zaznaczam tylko, że to są komórki, które są bardzo wyspecjalizowane w takim właśnie zadaniu. Mamy również mastocyty, nazywane także komórkami tucznymi i one też są świetnie fagocytującymi komórkami. Tak więc fagocyty, o których mówię, mają w sobie te, tutaj widzisz to pod mikroskopem, dobrze wybarwione ziarnistości. W tych ziarnistościach są po prostu substancje żrące, będziemy o tym mówić w oddzielnym filmie dokładniej, są substancje żrące powodujące, że jak już zostanie pożarty ten patogen, to się potem wpuszcza do niego wstrętne żrące czynniki i one powodują, że on jest rozkładany na bardzo małe kawałeczki. No ale podsumujmy. Odpowiedź wrodzona jest skierowana na to, żeby niezależnie od tego, co wniknie do naszego organizmu, pochłonąć to i w jakiś sposób unieszkodliwić, a z drugiej strony wszcząć alarm w organizmie tak, aby mógł on rozpocząć tak zwaną odpowiedź nabytą, zwaną również odpowiedzią swoistą. No i ta odporność to jest już znacznie nowsza ewolucyjnie odporność, ona się pojawia dopiero u kręgowców, a mówiąc konkretnie u żuchwowców, czyli zwierząt, które posiadają żuchwę. Niemniej jednak bardzo duża gama organizmów posiada ten rodzaj odporności, ale to wszystko, co będziemy mówić, to dotyczy człowieka. Jak sama nazwa odporność swoista wskazuje, to jest taki rodzaj mechanizmu odpornościowego, który jest specyficzny dla danego typu patogenu, dla tej konkretnej bakterii, tego konkretnego wirusa, tego konkretnego rodzaju pasożyta. To jest dużo skuteczniejszy rodzaj zwalczania tej konkretnej, powiedzmy, bakterii czy wirusa niż odpowiedź nieswoista, bo ona ma właśnie to do siebie, że mimo że atakuje wszystko, no to wiadomo, że jak coś ma
być powszechnie działające na bardzo wiele różnych czynników, no to nie będzie w stanie tak skutecznie z tym walczyć. A odpowiedź swoista właśnie do tego służy, żeby móc wymierzyć działanie organizmu konkretnie przeciw temu zagrożeniu i to konkretne zagrożenie unieszkodliwić. Kiedy już wiesz, do czego służy odpowiedź nabyta, powiem Ci, że bardzo ważną funkcją odpowiedzi wrodzonej jest także to, żeby poinformować organizm o tym, w jaki sposób będziemy mówić w oddzielnym filmie konkretniej, organizm, jaki to właśnie rodzaj patogenu wtargnął do naszego organizmu. To jest niesłychanie ważne, oprócz tych funkcji, o których mówiliśmy, że komórki biorące udział w odpowiedzi pierwotnej pokazują niejako, wskazują, jaki rodzaj zagrożenia jest zagrożeniem, które wtargnęło do organizmu. Wracając do odpowiedzi swoistej, mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju pamięcią immunologiczną. Powszechnie przyzwyczailiśmy się myśleć, że pamięć to pewnie jest tylko w naszym układzie nerwowym, pewnie jeszcze bardziej specyficznie w naszym mózgu, ale nie tylko. Istnieje również tak zwana pamięć immunologiczna, z której oczywiście nie zdajemy sobie sprawy, to znaczy świadomie jej nie posiadamy, ale komórki układu odpornościowego, które są za nią odpowiedzialne, zapamiętują, z jakimi patogenami nasz organizm zetknął się w przeszłości. Gdyby nie było takiej możliwości jak pamięć immunologiczna, to szczepionki w ogóle nie miałyby sensu. One właśnie służą temu, żeby zaprezentować naszemu organizmowi jakiś patogen i w wyniku tego przygotować go na bardziej sprawną i właściwie natychmiastową odpowiedź następnym razem, kiedy z takim czynnikiem patogennym się zetkniemy. Jest tak również, że raz chorując na pewne choroby, już nigdy więcej ich nie przechodzimy i to również zawdzięczamy naszej pamięci immunologicznej. To jest tak, że nasze komórki układu immunologicznego, limfocyty, uczą się jakiegoś konkretnego zagrożenia i wtedy, kiedy nasz organizm ponownie jest na nie narażony, to reagują dużo szybciej, dużo sprawniej i dużo skuteczniej. Limfocyty masz pokazane tutaj na zdjęciu z dwóch różnych mikroskopów. To jest zdjęcie z mikroskopu elektronowego, który pokazuje go w znacznie większym powiększeniu, ale tutaj pokazałam limfocyt na takiej fotografii, na której otoczony jest przez erytrocyty, czyli krwinki czerwone, żebyś miał porównanie. W ogóle limfocyty to są jedne z mniejszych komórek wśród leukocytów, czyli białych krwinek. One zazwyczaj są nieduże, chociaż są też takie, które są ogromne, ale w przeważającej większości nie mają zbyt imponujących rozmiarów. No i wśród limfocytów mamy dwie grupy. Limfocyty B oraz limfocyty T. One oczywiście jeszcze bardziej są wyspecjalizowane i wśród tych podgrup możemy wyróżnić jeszcze mniejsze, ale na tę chwilę, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, limfocyty B i limfocyty T odpowiedzialne są za dwa różne rodzaje odpowiedzi immunologicznej nabytej. Limfocyty T odpowiedzialne są za tak zwaną odporność komórkową. Może w ogóle w tym miejscu dodam, że ten typ podział na odpowiedź humoralną i odpowiedź komórkową, to jest historyczne i dzisiaj się już za bardzo tak o tym nie mówi. Biolodzy zostawili ten podział, dlatego że jest wygodny, zaraz Ci powiem dlaczego. Ale tak naprawdę to wiedz, że tak samo jak pomiędzy odpornością nabytą a odpornością wrodzoną nie można postawić grubej kreski, ponieważ jedne mechanizmy bez drugich absolutnie nie są w stanie funkcjonować sprawnie. Tak samo jest w przypadku odpowiedzi humoralnej i odpowiedzi komórkowej. W każdym razie odpowiedź komórkowa to jest taka odpowiedź, do której niezbędne jest to, żeby uczestniczyły w niej właśnie komórki. To jest wszystko to, co dotyczy atakowania konkretnego patogenu przez bardzo konkretne limfocyty i które wymaga udziału jeszcze wielu innych różnych komórek. Natomiast nazwa odpowiedź humoralna bierze się stąd, że humorami kiedyś określano płyny ciała, na przykład krew czy żółć, mówiło się na nie wszystkie zbiorczo humory, na limfę także. I stąd odpowiedź humoralna jest powiązana z tym, co się dzieje w naszej krwi i w tym koniecznie nie muszą brać udziału komórki. O co tutaj w ogóle chodzi? Limfocyty B są zdolne do produkcji czegoś, co nazywamy przeciwciałami. Na pewno o tym słyszałeś, ale w tej chwili nie będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo, bo będziemy mieli o tym oddzielny film. W każdym razie, kiedy przeciwciała skierowane na bardzo konkretne patogeny są już wyprodukowane, to tak naprawdę
Można wyobrazić sobie sytuację, i to właśnie przeprowadzono eksperymentalnie, kiedy taki płyn, pozbawiony tak naprawdę komórek, a zawierający przeciwciała, potrafi wykazywać odporność, to znaczy potrafi atakować konkretne patogeny. I stąd właśnie wzięła się nazwa odpowiedź humoralna i historycznie, a także w tej chwili mówi się zawsze o tym, że to jest ta odpowiedź, która jest związana z przeciwciałami. Może sobie to tutaj napiszmy, że chodzi o to, że to przeciwciała biorą w tej odpowiedzi udział. Natomiast w przypadku odpowiedzi komórkowej, jak już wiesz, absolutnie niezbędna jest obecność limfocytów T. Wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj tylko napomykam, będą dużo bardziej szczegółowo omówione w kolejnych filmach, które będziemy nagrywać o poszczególnych częściach odpowiedzi immunologicznej różnego typu. Dzisiaj tylko chcę Ci zarysować, na czym to wszystko polega i czym różni się tak naprawdę odpowiedź nabyta od odporności wrodzonej. Na koniec chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że nasza odporność ma także swoją ciemną stronę. Tak jak wszystko inne w naszym organizmie, nie ma mowy o tym, że coś funkcjonuje w sposób idealny. Dlatego dwoma najbardziej znanymi patologiami układu odpornościowego są alergie i choroby autoimmunologiczne. W dwóch słowach, alergia to taki rodzaj odpowiedzi immunologicznej, która skierowana jest przeciw czynnikom, które kompletnie naszemu organizmowi nie zagrażają, na przykład widocznym tutaj pyłkom roślinnym. Pyłki roślinne nie są groźne dla naszego organizmu, ale w przypadku, kiedy nasz organizm, nasz układ odpornościowy jest nadwrażliwy, to tak na nie reaguje, jakby one były zagrożeniem. No i stąd biorą się różne przypadłości typu wysypki czy bąble, a także katar sienny, trudności z oddychaniem i wszystko to, co wiąże się z alergiami, potocznie nazywanymi uczuleniem. Czyli alergia to jest taki rodzaj odpowiedzi immunologicznej, która wymierzona jest przeciwko czemuś, co nie jest dla naszego organizmu groźne, a co nasz układ immunologiczny traktuje tak, jakby zagrożeniem było. Druga sprawa to choroby autoimmunologiczne. No i ten człon auto już Ci powinien podpowiedzieć, że chodzi o to, że w tych chorobach nasz własny układ immunologiczny, nasz własny układ odpornościowy atakuje komórki naszego ciała. To są bardzo poważne choroby. Tutaj masz przypadek chłopca, który jest chory na łuszczycę. Łuszczyca to jest jedna z poważniejszych chorób autoimmunologicznych. A tutaj masz przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. Widzisz więc, że wtedy, kiedy układ immunologiczny nie działa sprawnie, bo na przykład reaguje wtedy, kiedy nie trzeba atakować, tak jak mamy to miejsce w przypadku alergii, albo atakuje nasze własne komórki, naszego własnego ciała, to dochodzi do bardzo poważnych patologii. Na tym dzisiaj skończymy. Zapraszam Cię do oglądania następnych filmów dotyczących bardziej konkretnych zagadnień związanych z układem immunologicznym.